wąż i piła. Pewnego razu wąż wpełzł do warsztatu, gdzie przypadkowo natknął się na leżącą na ziemi piłę. Kiedy dotknął jej ostrza, poczuł ból i myśląc, że piła go zaatakowała, wpadł w złość. Wąż postanowił bronić się i zaczął owijać się wokół piły, zaciskając się coraz mocniej i mocniej, próbując ją zniszczyć. W rezultacie, zamiast zaszkodzić pile, zranił jedynie siebie. Im bardziej się zaciskał, tym większe rany sobie zadawał. W końcu, z wyczerpania i odniesionych ran, wąż umarł. Złość często rani przede wszystkim osobę, która ją odczuwa i wyraża, a nie jej obiekt. Wąż w swoim zaślepieniu i gniewie zranił tylko siebie, ponieważ nie potrafił odpuścić. Czasami, gdy złościmy się na coś lub kogoś, działamy impulsywnie i sami sobie wyrządzamy krzywdę, bo złość pozbawia nas jasności myślenia. Budda. Cytaty o karmie i złości. Kiedy już wiesz, że natura gniewu i radości jest pusta i pozwalasz im odejść, uwalniasz się od karmy. Nie zostaniesz ukarany za swój gniew. Zostaniesz ukarany przez swój gniew. Trzymanie się gniewu jest jak chwytanie rozżarzonego węgla z zamiarem rzucenia go w kogoś innego. To ty zostajesz poparzony. Kto nie reaguje na kogoś, kto jest zły, wygrywa bitwę trudną do wygrania. Pokonaj gniewnego przez to, że się nie gniewasz. Pokonaj niegodziwca przez dobroć, pokonaj skąpca przez hojność, a kłamcę przez mówienie prawdy. Ci, którzy są wolni od pełnych urazy myśli, z pewnością znajdują spokój. Kto niczym woźnica powstrzymujący rozpędzony rydwan powstrzymuje wzbierający gniew, tego nazwę prawdziwym woźnicą. Inni jedynie trzymają w rękach lejce. Mędrcy są opanowani w czynach, opanowani w mowie i opanowani w myślach. Są oni prawdziwie dobrem opanowani. Złym jest uczynek, którego później się żałuje i którego owoce zbiera się wśród łez na zatrwożonej twarzy. Naprawdę, zły czyn nie wydaje owoców natychmiast, tak jak mleko, które nie kwaśnieje od razu. Lecz tląc się, zło podąża w ślad za głupcem niczym ogień przykryty popiołami. Lepiej nie dopuszczać się złych czynów, gdyż potem dręczą one człowieka. Lepiej wypełniać dobre czyny, gdyż później się ich nie żałuje. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Który cytat podobał ci się najbardziej? Napisz w komentarzu. Zapraszam cię do obejrzenia innych przypowieści.